później zostaną wysłane na Madagaskar. Festiwal mozartowski minął półmetek. Dziś i jutro w sali Wielkiej Zamku Królewskiego dwa kolejne dni festiwalowe. Dzisiaj między innymi muzyka Mozarta, 18-latka. Oba koncerty o 19:00. Mówiąc Mozart, myślimy muzyka. Można ją krótko nazwać klasyczna. Definicją klasycyzmu jest doskonałość, a u Mozarta liczy się wszystko, każda nuta, każda pauza, cisza w muzyce. Symfonię Adur napisał w wieku 18 lat, a była to już jego 29. symfonia. Wydaje mi się, że wiele tych niepokojów takiego nastolatka jest w tej muzyce. Od symfonii Adur myślę, że te wszystkie napięcia, które czasami mogły być w rodzinie Mozartu, jak to zawsze z nastolatkami, on i jego siostra, dokładnie myślę, że to jest oddane w tej muzyce, ta energia. Kiedy musiał zarabiać na życie jako koncertmistrz w Salzburgu, jego chlebodawca uważał, że Mozart jeszcze nic nie potrafi. Właśnie wtedy, zaledwie w ciągu roku, powstało jego 5 koncertów skrzypcowych, w tym ten uznawany za niedościgniony. 17 lub 18 lat miał Mozart, kiedy go napisał. Jest bardzo młodzieńczy, pełen energii. Myślę, że trzeba mieć wiele wiary w życie, by grać koncerty Mozarta. Są takim wybuchem radości. Charlie Sien to jest dosyć gorące nazwisko na rynku klasyki, 32-letni skrzypek, który chyba z ogromnym przemyśleniem prowadzi swoją karierę. Czasem odkłada skrzypce, by pracować jako model. Jutro do sali wielkiej wjadą dwa historyczne fortepiany i będzie to Mozart na instrumentach z epoki. W niedzielę Benjamin Bale zadyryguje rekwiem Mozarta w kościele seminaryjnym. Bardzo, ale bardzo na to zapraszamy. Festiwal mozartowski Warszawskiej Opery Kameralnej potrwa do 14 lipca.